Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli programu, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi na tematy związane z szeroko pojętym zdrowiem, ekologią czy uważnością. Moją dzisiejszą gościnią, po raz trzeci w historii podcastu, jest Magda Hajkiewicz-Mielniczuk, znana też jako Magda Wiem Co Jem. Z wykształcenia, jak i z powołania jest psychodietetyczką oraz dietetyczką, a obecnie studentką psychologii i to właśnie o tej ostatniej dziedzinie będziemy dzisiaj w szczególności rozmawiać. Powiem Wam, że teraz, kiedy nagrywam ten wstęp, jestem świeżo po rozmowie z Magdą i naprawdę uwielbiam z nią dyskutować, bo jest niesamowicie wrażliwą kobietą, jednocześnie skarbnicą wiedzy. I ciężko jest podsumować to, o czym jest nasza dzisiejsza rozmowa, bo ma ona wiele wątków. Poruszamy temat schematów, etykietowania siebie, a także oceniania innych przez pryzmat tego, w jakim środowisku dorastaliśmy i jakie wartości przekazało nam społeczeństwo. Dodatkowo wydaje mi się, że ta rozmowa jest szczególnie aktualna w obliczu tego przykrego globalnego kryzysu, z jakim zmagamy się w dzisiejszych czasach, kryzysu tolerancji i akceptacji odmienności drugiego człowieka. Co ciekawe, Magda otwarcie mówi o tym, że przez wiele lat była uprzedzona do osób homoseksualnych i opowiada o tym, jak nauczyła się, że każdy zasługuje na szacunek, że uniwersalna prawda nie istnieje i każdy z nas ma swój unikalny system wartości. Mam głęboką nadzieję, że ta rozmowa skłoni wielu z nas do dyskusji oraz do refleksji nad tym, co warto zmienić w naszym społeczeństwie. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Magdą Hajkiewicz-Mielniczuk. Cześć Magda. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię u siebie po raz trzeci. I w ogóle to jest też taka przyjemna odmiana w końcu nagrać z kimś na żywo odcinek. Także po tej mojej serii zdalnych nagrań to jest taki powiew świeżości. I też dziękuję Ci, że zainspirowałaś mnie do nagrania tego odcinka. I może przejdę od razu do rzeczy, bo coraz więcej mówi się o zdrowiu psychicznym. W ogóle o psychologii, o pracy nad sobą, o samorozwoju. Ale nadal wydaje mi się, że jako społeczeństwo niewiele wiemy na temat psychologii. Powiedziałaś do mnie, że uważasz, że psychologii powinno się uczyć w szkole. Co przez to rozumiesz? Jak to miałoby wyglądać i co miałoby nam to dać? W ogóle wyobraź sobie, że jest świat, nie? Że tak samo, znaczy, że jest szkoła, także normalnie jak masz w planie lekcji wpisaną matematykę czy język polski, to nagle masz psychologię, nie? I dlaczego ja w ogóle za tym obstaję? Przede wszystkim dlatego, że nauka o tym, w jaki sposób działa nasz umysł, w jaki sposób tworzą się nasze myśli, przekonania, stereotypy, czy w ogóle nasz pogląd na świat, gdzie jest umiejscowiona nasza kontrola, czy na zewnątrz, czy wewnątrz, to znaczy, czy my podejmujemy decyzje przez to, co nas otacza i to, co inni ludzie do nas mówią, czy te decyzje wypływają z wewnątrz. To wszystko jest wiedza, której jeżeli my nie mamy, jeżeli my jej nie nabędziemy na samym początku, powiedzmy, swojej edukacji, to rodzi się bardzo, bardzo dużo problemów, których można byłoby uniknąć. To znaczy takich, wiesz, na przykład prostych albo bardziej złożonych problemów między dziećmi w szkole. Jakiś kłótni, jakiś ocen. Wiesz, że no, w każdej klasie były osoby, które się na przykład trochę lepiej uczyły, a i takie, które się uczyły trochę gorzej, tak? Które miały predyspozycje do jednych jakichś tam określonych zajęć albo do innych. I przez to, że my jesteśmy wsadzeni w taki system szkolnictwa, który ocenia, i w domyśle oceny były stworzone, czy nie wiem jak w Polsce, ale przynajmniej w Skandynawii, po to, żeby powiedzieć komuś, ile jeszcze mu brakuje na przykład do tego, żeby opanować cały materiał, albo w jakim zakresie ten materiał opanował, podczas gdy u nas w szkole, w Polsce, w większości ocena to jest po to, żeby kogoś wpakować jakąś szufladkę typu matoł, niełóg, leń i tak dalej. Tak, ale też jest, wiesz co... To, co jest ciekawe moim zdaniem, to to, że chyba w Polsce ja odniosłam takie wrażenie, że bardziej dostając ocenę, porównujemy się do reszty klasy, a ten model skandynawski porównuje nas do nas samych. Dokładnie. Czyli my widzimy, na jakim etapie rozwoju jesteśmy, gdzie musimy się bardziej postarać i widzimy, czy rzeczywiście się rozwijamy, a w Polsce ja nigdy nie odczułam, żeby ktoś patrzył na mój progres, tylko bardziej jak to się ma na tle innych. Na przykład, o, wszyscy mieli trójkę, więc to jest spoko. Tak. Albo wszyscy mieli dobre oceny, więc nagle moja czwórka jest słaba. To już nam psuje myślenie. Tak, to prawda. Zwłaszcza, że też my
Nas nikt tego nie uczy, rozróżnienia, że czym innym jest ocena naszej pracy, a czym innym jest ocena nas samych. W Polsce jest to problem, przynajmniej ja tego doświadczyłam i gdzieś tam z doświadczeń moich znajomych, nie tylko w szkole, ale też w przypadku wychowania, nie? Że jak rodzice na przykład nam coś mówią, to nie oceniają naszego zachowania, czyli na przykład zrobiłaś bałagan w pokoju, tylko przykleję łatkę, jesteś bałaganiarą, tak? Nie mówią, za dużo zjadłaś, tak? No to jest nieadekwatne do tego, czy potrzebujesz, tylko mówią, jesteś łakoma, nie masz umiaru. I my wychodzimy... I co to robi nam złego? Wiesz co, to... Bo ktoś mógłby nie zauważyć różnicy, wiesz? Tak, to jest tak, warto sobie wyobrazić swój obraz siebie, to znaczy my mamy swoje ja, w sensie jesteśmy my i mamy jakieś siebie. Czyli swój obraz siebie. I to sobie możemy wyobrazić tak, że jestem ja, tak jak ty mnie widzisz, słuchacze mnie niestety nie widzą, a obok mnie jest jakaś rama pusta i tam jest obraz. Obraz siebie, nie? I na tym obrazie siebie my budujemy takie rzeczy jak pewność siebie, czyli tego obrazu, tak? Poczucie własnej wartości. I teraz, jeżeli my do tego obrazu siebie w dzieciństwie będziemy mieć poprzyklejanych bardzo dużo takich, wiesz, karteczek, bałaganiara, tak, etykietek, leń, zbyt mało ambitna, awanturnik, na przykład, nie? To jak my mamy potem budować pewność siebie, czyli jak my mamy być pewni tej osoby w tym obrazie, skoro ona jest jakby nasycona ogromną ilością negatywnych etykiet na przykład, nie? Więc my, jeżeli nie rozróżniamy tego, że ktoś może ocenić nasze zachowanie, ale to nie ma nic wspólnego z nami, będzie budował niskie poczucie własnej wartości albo będzie budował na tym brak pewności siebie. To jest problem też potem komunikacyjny, dlatego że nawet jeżeli taka osoba, powiedzmy, idzie potem gdzieś do pracy i na przykład szef, mądry szef, wykształcony w tym kontekście, daje jej informację zwrotną, słuchaj, na przykład w tym miesiącu tempo robienia twoich prac no było nie do końca takie, jakie jest w naszej firmie, tak? Czy mogłabyś poprawić to tempo pracy na przykład w przyszłym miesiącu? I jest różnica pomiędzy ocenieniem zachowania, tak, a jest różnica pomiędzy tym, że taka osoba może to wziąć do siebie i potem sobie myśleć, Boże, jestem taka beznadziejna, szef mnie zaraz na pewno zwolni. Tak, jest jestem za wolna i w ogóle dokładnie, nie nadaje się. Dokładnie. Podczas gdy na to się może składać dużo różnych cech. Też, znaczy no, dużo różnych sytuacji, nie? Na to, w jaki sposób, nie wiem, tempo pracy wykonujemy, czy coś takiego. Inna kwestia jest tego, że jak nawet, no, spotykamy się z różnymi nauczycielami, nie? No ja miałam... Niestety. Ja miałam w liceum taką nauczycielkę, która mi się niestety do tej pory potrafi śnić w koszmarach, dlatego że jest to nauczycielka, która... ja miałam taką sytuację, że miałam grypę żołądkową. I moja koleżanka z ławki powiedziała, ponieważ ta nauczycielka, jak kogoś nie było, to się zawsze pytała, hi Kiewicz, a gdzie ona jest? No więc moja koleżanka chciała sobie zażartować i powiedziała, że miała ciężki weekend i nie dokończyła, okay, że rozumiem. Miałam grypę żołądkową. Na co ona odpowiedziała, no to ja jej teraz zrobię ciężki poniedziałek, nie, czy tam ciężki tydzień. I od tamtej pory, wchodząc do sali, zawsze była, na ta dzisiaj się popytamy, Hajkiewicz do odpowiedzi. I mnie cisnęła, wiesz, do momentu, aż ja po prostu czegoś zapomniałam, coś za wolno odpowiedziałam, czy cokolwiek ojej, innego. Aż poczułam taki stres tak, sobie. Tak, ale wiesz co, ja akurat, będziemy o tym później rozmawiać, o tym, że my akurat mamy taki zestaw cech, który, że tak powiem, pasuje do systemu szkolnictwa, więc my sobie radziłyśmy, nie? Więc ja wyszłam z czwórką z tej matematyki, pomimo tego, że ta konkretna nauczycielka, ona sobie zawsze szukała kozła ofiarnego i te osoby często nie zdawały. Natomiast wyobraź sobie, że w innej klasie wzięła dziewczynę do tablicy i dziewczyna była nieprzygotowana, czy nie odrobiła pracy, nie odrobiła pracy domowej. I ta nauczycielka się jej zapytała, dlaczego? I ona odpowiedziała, że pomagała się wczoraj bratu pakować na wycieczkę. A co nauczycielka zapytała, a co ty matki nie masz? No i ona odpowiedziała, że nie ma. No a nauczycielka, i co mam ci teraz współczuć? Ojej. No wiesz, temat nauczycieli, myślę, że to jest osobna kwestia, jakby nikt też nie ma wpływu na to, kogo spotka na swojej drodze. I jest mi po prostu smutno, że jesteśmy ofiarami też, jakby nie są to nasi rodzice, ale ci ludzie jednak też nas wychowują. I jest to ośrodek wychowawczy, tak. Ale to, co mnie też smuci, to to, że
te etykiety blokują nasz dalszy rozwój, mm-hmm. bo my się tak bardzo identyfikujemy z tym określeniem nas, tak. że nie widzimy możliwości zmiany. Czyli jeżeli ktoś powie, że zrobiłam bałagan, to ja nie myślę sobie, wtedy mogę sobie pomyśleć, tak, że mogę zrobić porządek teraz. I mm-hmm. od jutra będę robić porządek. I jeżeli będę o tym pamiętała, to będę porządna. I tak. przyczepię sobie tą dobrą łatkę. Ale jeżeli z założenia bałagan oznacza, że jestem bałaganiarą, to jak bałaganiara tak, może robić bałaganiara może być porządna. Tak. I to nas wskazuje na po prostu pasmo mm-hmm. porażek, mówiąc już tak bardzo górnolotnie. I ciężko jest to przerwać. Mm-hmm. Też bez tej wiedzy psychologicznej na temat tego, że właśnie, jeżeli ktoś nas ocenia, to znaczy, że wpakowuje nas w swój system wartości czy standardów i wymaga, żebyśmy do niego przystali. Podczas gdy my nie mamy świadomości, że czyjś system standardów i wartości nie musi być naszym systemem standardów i wartości, to my często tym ocenom podlegamy. Nas się też nie uczy, że przecież my możemy sobie wybrać autorytet, możemy sobie wybrać osoby, których zdania chcemy słuchać. Ja pracując z moimi podopiecznymi psychodietetycznymi, często rozmawiając na temat stawiania granic, czy w ogóle na temat asertywności, temat schodzi na to, że takie osoby zazwyczaj kiepsko radzą sobie z oceną innych ludzi, w sensie te, które się kompulsywnie objadają. Zazwyczaj kiepsko sobie radzą. No i ja zadaję takie dość kłopotliwe pytanie wtedy, okej, a komu ty dajesz przyzwolenie na to, żeby oceniał to, co ty robisz, czy żeby oceniał twoje życie? No i często pada odpowiedź wszystkim. Mhm. Bo nas się nie uczy, że to my sami możemy wybierać, tak? Bo wychowuje nas się w takim duchu tego, że my mamy spełniać czyjeś oczekiwania, mamy być dobrym uczniem, mamy mieć dobre oceny, mamy się nie wychylać, mamy się stosownie ubierać, mamy pewnego rodzaju powinności, tak w kwestii wyglądu choćby, czy zachowania. Wiesz, ja byłam dziewczynką, która grała w strzelanki, nie? Na przykład. I to nie przystawało, nie? Tylko, że ja zawsze miałam tą autonomię bardzo, bardzo wysoko, co mi raz dobrze wychodziło, raz nie. W każdym razie, my nie mając tych zasobów psychologicznych, tej wiedzy, tej świadomości, możemy właśnie, tak jak powiedziałaś, nie wykorzystać części swojego potencjału, dlatego że sobie przypiszemy jakieś tam łatki, czy też pozwolimy sobie odebrać energię naszą życiową, psychoenergetyczną, tak, nasze zasoby psychoenergetyczne, no bo taki ktoś nas na przykład stłamsi, tak, no bo natkniemy się osobę, która buduje swoje poczucie własnej wartości, obniżając czyjeś inne poczucie własnej wartości, a my w porę tego nie dostrzeżemy. Mi się bardzo podoba gdzieś na TikToku. Weszłam na TikToka, słuchaj. Ktoś to chyba polecił i natknęłam się na taki filmik, który myślę, że warto byłoby... Ja się nie śmieję, się uśmiecham. Tak, żeby ludzie to usłyszeli. Tam była krótka lekcja, jak sobie radzić właśnie z ocenami, czy z krytyką, nie? Widziałam to. Widziałaś to. Tak, i tam tak, było, tak, że... Tak, przypomnij mi, bo nie jesteś nie leniwy. I druga osoba mówiła, nie możesz powiedzieć, że jestem w ogóle leniwy. Możesz powiedzieć, że twoim zdaniem jestem leniwy. Twoim zdaniem jestem leniwy. W dupie mam twoje zdanie, za przeproszeniem, nie? I tak sobie myślę, że o ile nie musimy być aż tak po bandzie, to jeżeli ktoś nam mówi, że jesteśmy jacyś, to oznacza, że jego zdaniem jesteśmy jacyś. I my mamy prawo wybrać, czy jego zdanie też jest naszym zdaniem, czy też jakby jego system wartości jest zupełnie inny niż nasz. Tak, ale wiesz, faktem jest to, że większość z nas nie zdawała sobie sprawy z tych mechanizmów i nawet ciężko mi sobie wyobrazić, żeby dziecko, nawet uczące się tej psychologii, było w stanie w tak racjonalny sposób to rozdzielić. To dziecko musiałoby otaczać się takim środowiskiem, które by sprawiło, że ono buduje tą własną wartość na tym, co... na tym, co czuje, tak? Obserwując siebie, co jest oczywiście... trudne, ale większość z nas jednak nie otaczało się takimi osobami i musi nauczyć się tego w dorosłym życiu i nauczyć się postawić te granice, powiedzieć stop i zastanowić się, hej, czy ja w to teraz będę wierzył, czy ja się zastanowię, czy to jestem ja. No i jak to zrobić? Jak dokonać tej zmiany? Wiesz co, jeszcze wrócę na moment do tej kwestii nauki. Zwróć też uwagę, że na przykład u nas taka umiejętność, która jest kluczowa z punktu widzenia ochrony swoich zasobów, jest umiejętność stawiania granic. Zobacz, że osoby, które umieją stawiać granice, są postrzegane jako egoistyczne. Tak. Jako, wiesz, jest jakby tego negatywny wydźwięk. Inna kwestia jeszcze w zasadzie, wiesz, ja nie wiem, jak miałyby wyglądać zajęcia z psychologii, tak? Bo ja się nie znam na pedagogice. Tak. Nie? Nie miałam pana się ciebie pytać, jakbyś zreformowała szkolnictwo, bo ja sama bym nie chciała na przykład decydować o tym, bo to jest tak trudne, bo cokolwiek byśmy nie zrobili, zawsze będzie jakiś skutek uboczny i ktoś na tym prawdopodobnie straci. Tak,
pewnie też ktoś zyska. Niemniej myślę, że tak jak się dało zrobić zajęcia języka angielskiego dla dwulatków i jakby to zrobić, to w sensie wiesz, dobrać poziomy, to tak samo by się dało psychologię. Jeszcze jedna ważna kwestia, którą fajnie byłoby, i że im wcześniej jakby ją poznamy, tym lepiej dla nas, to jest kwestia tego, że to w jaki sposób my postrzegamy świat, to są tylko nasze interpretacje. Że mamy wybór, w jaki sposób zinterpretować pewien fakt. No teraz pandemia nam to pokazała, tak? Bo faktem jest, że na przykład ludzie chorują, czy wirus się pojawił. Natomiast to, w jaki sposób my to odbierzemy, pod kątem tego, że, nie wiem, zostajemy w domu. Czy to jest dla nas okazja do wglądu w siebie, do zwolnienia, do przewartościowania być może swojego życia, do docenienia tego, co się ma. Czy to jest największa tragedia, czy to jest zamknięcie w domu, domowe więzienie i tak dalej. To jest nasz wybór. Ja wiem, że niektórym to się może jakby budzić w nich to bunt taki, no ale jak to? No przecież taka tragedia się dzieje, to co ja będę udawał, że jest inaczej, nie? Tu nie chodzi o to, żeby się cieszyć, tylko chodzi o to, żeby sobie zdać sprawę, że fakt jest taki, że jest pandemia. Natomiast to, w jaki sposób my to nacechowujemy myślą i emocjami, to jest już poniekąd nasz wybór. To znaczy, on nie jest zawsze taki prosty i oczywisty, bo my jesteśmy obciążeni pewnego rodzaju automatyzmami na przykład, tak? No bo w zależności od tego, w jakim środowisku się wychowywaliśmy, jak reagowali nasi rodzice, znajomi, czy byli optymistami, czy pesymistami, tak? To jest ogromna układanka. Tak, to jest niesamowicie duża układanka, więc ja sobie zdaję sprawę, ja to rozumiem, że dla niektórych to się może wydawać takie, wiesz, abstrakcyjne, natomiast ja to często na takim bardziej przyziemnym przykładzie podaję, na przykład tego, kiedy myjesz naczynia i tłucze ci się talerz. I to jest fakt. Stłukł się talerz. Natomiast to, czy ty sobie pomyślisz, Boże, jestem taka beznadziejna, nawet talerza nie mogę umyć, ciekawe, co się jeszcze dzisiaj stanie. Aha. Czy, no dobra, no Boże, zbił się, to się zbił. Czy też, dobra, nie, płyn był za śliski, nie, wypadło, pozbiera się. To jest twoja interpretacja, nie? Czy faktem jest, że spadło naczynie, a to w jaki sposób, czy to przywiesisz winę sobie, czy nie sobie? Czy to zinterpretujesz jako poważny problem i przyczepisz do tego ogona niepowodzeń na przykład? Tak. To jest nasza interpretacja. To jest nasza interpretacja. Ja na przykład ostatnio rozmawiałam ze znajomą, która powiedziała, że jej partner, kiedy na przykład uderzy się, to jeszcze mocniej odda szafce. Jest wściekły na tę szafkę. A ja na przykład tak mam, to jest... W taki sposób ja sobie to interpretuję, że za każdym razem, kiedy właśnie coś mi wypadnie, coś mi się potłucze, oczywiście, że jest mi przykro, oczywiście, że jest mi szkoda tego talerza, ale myślę sobie, że właśnie nie jestem uważna, nie jestem obecna, bo gdybym naprawdę się skupiła na tym, że wkładam to do tej zmywarki, to bym tego nie upuściła, ale ja byłam głową w ogóle gdzie indziej. Ja wtedy raczej się uśmiechnę do siebie i pomyślę sobie, no widzisz Karolina, tak się kończy, jak za bardzo bujasz w obłokach, zamiast się skupić na tym, co robisz. I taki drugi przykład, który też ja bardzo lubię w kontekście właśnie interpretacji rzeczywistości, to jest to, że mamy sytuację, że zarabiamy 5 tysięcy. I nagle się dowiadujemy, że wszyscy w biurze zarabiają 10 tysięcy i jesteśmy wściekli, że my zarabiamy tak mało. A w drugiej rzeczywistości wszyscy zarabiają 3 tysiące i wtedy zarabiamy mega dużo. I co? Finał jest taki, że w każdym scenariuszu mamy 5 tysięcy, ale wiesz, no, kwestia porównywania się do innych to już jest w ogóle temat rzeka. Natomiast sądzę, że możemy na chwilę wstrzymać tę kwestię, jak sobie z tym poradzić i jak się odkręcić, rozplątać z tego, co nam się tam zadziało przez naszych rodziców, czy też w szkole. I właśnie wróćmy na chwilę do szkoły i powiedz mi, o co chodzi z tym, że my jesteśmy tymi ofiarami systemu lub tymi wybrańcami systemu. Jakby co szkoła może nam, mówiąc kolokwialnie, spaczyć w głowie, żebyśmy my poczuli się albo super, albo żebyśmy się poczuli jak wyrzutki, jak osoby głupie. Bo niestety właśnie mamy tutaj tę segregację, tak? Osoby, którym dobrze idzie w szkole, to są osoby skazane na sukces i osoby, którym idzie źle, to są osoby głupie. I to jest chyba najczęstszy podział. No tak, taki, taki dość, bardzo generalny. Dość domyślny. Wiesz co, nie wiem, bo to słowo ofiara, czy ono jest dobre, czy ono jest niedobre, ale jakby pomijając to. W każdym razie ja myślę, że tak, jak sobie wyobrażę jakąś alternatywną rzeczywistość, w której dziecko od najmłodszych lat byłoby wychowywane właśnie w takim duchu, wiesz, żeby rozwijać to, co do czego ewidentnie ma jakieś tam talenty, czy jakieś swoje zainteresowania i nie ma wokół niego komunikatu, że no dobrze, fajnie rysujesz, ale po co ci to rysowanie, powinnaś się uczyć matematyki, bo tylko inżynierowie potem będą mieli pracę i tak dalej, to mam takie poczucie, że wiesz, nie byłoby chyba aż tak mocno wgranego programu w naszych głowach tego oceniania i porównywania. I myślę, że to, co negatywnego nam zrobiła szkoła, to jest właśnie to, że my jakby od samego początku
właśnie mamy w głowie takie coś, że jest coś takiego jak porównanie, że ktoś naszą pracę może porównać, że my jak dostajemy czwórkę, to się nie cieszymy, bo ktoś dostał piątkę i tak dalej. I tak sobie myślę, że gdyby ale jak wszyscy mają dwóje, to jest spoko. Tak. To czwórka jest super. No ale to widzisz, to nasze wtedy, nasze samopoczucie jest jakby zależne zewnętrznie, czyli od zewnątrz. W zależności od tego, co się innego dzieje na zewnątrz, to taki jest nasz odbiór sytuacji. Więc wydaje mi się, tak jakby patrząc pod kątem tego, w czym ja się specjalizuję, czyli w budowaniu nawyków, czyli w wydreptywaniu ścieżki w naszym mózgu i im więcej razy my tą ścieżką przejdziemy, tym ona jest silniejsza, czyli nawyk jest silniejszy, to tak sobie myślę, że jeżeli my byliśmy bombardowani tym komunikatem porównywania się od dziecka, no to my mamy dość silny automatyzm w głowie, że nawet jak coś zrobimy, to mamy taką potrzebę być może porównania się, nie? Więc... Słuchaj, ale czy zmiana myślenia jest też nowym nawykiem? Tak, znaczy to jest tak, że musisz sobie obok tej ścieżki, którą już masz, wybudować drugą, czyli pod kątem, znaczy pod wpływem tego samego bodźca, to znaczy dostajesz czwórkę, twój automatyzm będzie, twoja automatyczna ścieżka w mózgu będzie, a co dostali inni? A ty możesz sobie budować nową ścieżkę w mózgu, czyli sobie powiedzieć, dobra, zaraz. Nie, co dostali inni, tylko jestem na przykład z siebie zadowolona, bo ten materiał był dla mnie naprawdę trudny, a mimo tego opanowałam, czyli porównuję siebie do siebie, tak? Czyli, że wiem, że to było dla mnie trudne i jestem z siebie dumna, no bo mimo wszystko dostałam z tego czwórkę na przykład, nie? Albo też w drugą stronę, dostajemy piątkę, ale myślimy sobie, ściągnęłaś to wszystko z piórnika. Tak. Masz piątkę i wszyscy są zadowoleni, masz najlepszą ocenę i poszło Ci teoretycznie super, ale czy to naprawdę cokolwiek wniosło do Twojego życia? Wiesz, ja wielokrotnie tak robiłam i no to ja właśnie możemy właśnie o tym powiedzieć, że to nas łączy, że miałyśmy zawsze dobre, ja miałam zawsze przynajmniej, z tego co wiem, Ty też, miałam zawsze dobre oceny ze wszystkich przedmiotów i nie uczyłam się jakoś specjalnie dużo, ale mi to wychodziło. Tylko, że ja teraz z perspektywy czasu widzę, jak bardzo byłam zaszczuta przez system, bo znowu używam takich bardzo nacechowanych emocjonalnie słów, ale jest mi siebie szkoda, jak myślę o sobie właśnie sprzed kilku lat, że dla mnie było tak ważne, żeby utrzymać ten poziom tych wysokich ocen, bo wydawało mi się, że to jest ode mnie oczekiwane, mimo że ja nigdy nie odczuwałam żadnej presji, ani od strony rodziców, ani od strony konkretnych nauczycieli, tylko ja sobie sama tę presję stworzyłam. I to jest dla mnie fenomen, że ten system miał tak silny wpływ na mnie, że ja nie potrzebowałam nikogo, kto by mnie zachęcał, czy też demotywował, cokolwiek. Ja miałam już takie poczucie obowiązku, że ja muszę mieć te oceny jak najlepsze, że no, smutno mi się robi. No to prawda. Tak sobie myślę, co dobrego możemy powiedzieć. Wiesz, na pewno system szkolnictwa musi być jakiś. Ja też sobie zdaję sprawę, nie jestem alfą i omegą, zdaję sobie sprawę, że jest trudno zbudować system na, wiesz, 38-milionowy kraj, tak, system szkolnictwa. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko on jest zbyt mało aktualizowany do realiów, które mamy w dzisiejszym świecie, dlatego że gdzieś tam to wiesz, kiedyś porównywanie powiedzmy było w szkole i potem no różnie bywało, natomiast tak sobie myślę, że wiesz, teraz dzieci, które są porównywane w szkole, zaraz wchodzą w internet, gdzie też jest wieczne porównywanie, że gdzieś tam są jakoś bardziej na to narażone. Poza tym myślę sobie cały czas o tym skandynawskim systemie szkolnictwa, no i jak widać można, jak widać da się, nie? Że my się, jakby tamte dzieci nie są niewolnikami ocen, tam się w ogóle do któregoś roku życia nie ocenia. Nie przytoczę do którego, ale wiem, że się do któregoś nie ocenia. Też gdzieś się zaczytywałam ostatnio na różnych forach, że po przeprowadzce na przykład rodziny z dziećmi z Polski do UK, no to było tak, że w Polsce takie dzieci miały, wiesz, w dzienniczkach, że tam się za mało starają, że coś tam, a w UK było od tej drugiej strony, nie? Że było dostrzeżone to, jaki one progres zrobiły, docenione to. Oczywiście było też napisane, gdzie mogłyby na przykład poświęcić więcej energii czy czasu, tak? I typowy, będę stereotypizować teraz, typowy polski komentarz, tak, bo to najlepiej tylko po główce pogłaskać, a potem będzie taki nieudacznik życiowy, niech się lepiej weźmie do roboty i niech się uczy. I tak sobie myślę znowu o tym naszym takim polskim bezsensownym, wiesz, zapier... Nie wiem, czy czytałaś ten artykuł. Jego bardzo często lubię przywoływać. Jest taki, uwaga, przeklnę. Jest artykuł pod tytułem Typowy polski zapierdol, w którym właśnie było na przykład opisywane to, że do jednej kobiety w Polsce przyszła dziewczyna, która myła okna i ona brała jakąś tam sumę za mycie okien, natomiast dorobiła się już trochę pieniędzy, więc kupiła sobie myjkę ciśnieniową, więc ona przyszła, kilka machnięć i okna były umyte. Po czym kobieta powiedziała jej, że ona jej nie zapłaci tyle, ile ona chciała, bo ona się powinna nad tym napracować.
I wiesz, i to gdzieś cały czas w nas tak siedzi, że jak my widzimy, że komuś jest, wiesz, za łatwo, że na przykład, nie wiem, przychodzi majster, wbija ci 3 gwoździe i prosi za to 100 zł, ale za to 100 zł, za to, że pan 3 gwoździe wbił? Nie, za to, że się 10 lat uczyłem, gdzie te gwoździe wbić, żeby to zrobić. Za to, że wiem, minut. A pan nie wie. Dokładnie. I tak sobie myślę o tym, że wiesz, że gdzieś tam w nas to siedzi, że ludzie mają takie poczucie, że jeżeli nie będą, wiesz, za przeproszeniem zgnojeni, jeżeli nie będzie im w życiu trudno, to oni potem, wiesz, będą sobie nie poradzą, tak? Będą takimi mamin synkami, czy tam ludźmi niezdatnymi do życia. Pierdołami życiowymi. Tak, pierdołami życiowymi, podczas gdy zupełnie tak nie jest, nie? No bo takie pierdoły życiowe, powiedzmy, przynajmniej mają wysokie poczucie własnej wartości, mają umiejętność stawiania swoich granic, mają jakby poczucie tego, w czym się chcą realizować. Oczywiście cały czas generalizuję, bo to ciężko, wiesz, powiedzieć. Tak, ale jak nie? wiemy, stereotypy nie wzięły się znikąd. Tak. Więc ja jestem antyfanką takiego podejścia, żeby, wiesz, kogoś zgnoić, żeby komuś było w życiu ciężko. Bo dlaczego? Dlaczego w ogóle my wychodzimy z założenia, że życie musi być ciężkie? Prawda? Nie musi. Przecież życie to jest cudowna, wspaniała rzecz. Dlaczego my nie możemy być szczęśliwi w życiu? Ja no, oczywiście są trudności. No tak, ale... Bo to jest normalne, ale z założenia mamy sobie je ułatwiać. Dokładnie. Tylko, że wydaje mi się, że jako społeczeństwo, wydaje nam się, że z jakiegoś powodu trzeba cierpieć, żeby móc coś osiągnąć. To jest nasza polska martyrologia. To jeszcze tak, myślę, że to do nie wojny tylko, zasiągnąć. To nawet nie tylko jest, myślę, polskie, ale nie, na pewno w dużej mierze, ale... uważam, że tych takich systemowych schematów jest bardzo dużo, ale chyba najbardziej takim powszechnym modelem, który, wiesz, mi się wydaje w mojej bańce informacyjnej, że od tego się odchodzi. I że teraz jest już taki bardzo spłaszczony model, że każdy robi co chce i każdy... To jest mój świat i ja jestem świadoma tego, że to jest po prostu moja prawda. To też ciekawy temat, do którego możemy nawiązać. Ale istnieje taki model, który zaczyna się oczywiście już w szkole, czyli że trzeba mieć dobre oceny ze wszystkiego. Osoby, które mają dobre oceny, osiągają coś w życiu. Osoby, które mają złe oceny, bo o tym nie powiedziałyśmy, tak, że osoby, którym nie wychodzi w szkole, one nie są traktowane w sposób indywidualny, tylko one są z założenia skazywane na porażkę. Może zatrzymajmy się tutaj właśnie. Co się dzieje w głowach tych osób, które właśnie uczą się gorzej? Jak one mają nagle uwierzyć w to, że one się do czegoś nadają? No to jest bardzo trudne, zwłaszcza, że jeżeli na przykład nie masz... Są ludzie, którzy nie mają predyspozycji do matematyki, chociaż to się mówi, że nie ma brak, czy że nie ma czegoś takiego jak brak predyspozycji, jest po prostu kiepski nauczyciel, powiedzmy. To nie są moje słowa. Że nie rozwinęły tego potencjału. Tak, na przykład. W każdym razie takie dziecko na przykład się stara. Ono naprawdę na swoje możliwości się stara, natomiast nie ma kogoś, kto by mu przełożył to na jego język, taki, żeby on to zrozumiał. I takie dziecko się stara i tak jedna truja, druga truja, trzecia truja, no to ono w końcu dochodzi do wniosku, to po co ja mam się starać, skoro nawet jak się staram, to mi nie wychodzi. To już wolę być tym matołem, bo i tak mnie już tak nazywają, tak? No to... jakby po co, nie? Nie ma tej motywacji. I zwłaszcza, że też w Polsce mamy trochę problem z takim, wiesz, rozpoznawaniem, czy w ogóle traktowaniem w sposób równy osób, które mają różne zaburzenia, czy mają różne trudności w uczeniu się. Jak na przykład miałaś kogoś w klasie z dysleksją? Tak. Co myślałaś sobie wtedy o dysleksji? W sensie jako uczennica, nie? Albo jaka była opinia o osobie z dysleksją? Uważałaś... że jest gorsza. Znaczy nie mówię, że ja mówię bardzo upraszczam, ale to była osoba, która ma jakiś problem, przez co pisze test dłużej. Właśnie, czy uważasz... Nie analizowałam tego specjalnie, jakby nie myślałam sobie, o, to jest ten kolega z dysleksją, zupełnie nie skupiałam się na tym, ale wiedziałam, że to jest problem, który wymaga, że tej osobie wolniej przychodzi nauka i potrzebuje dłużej pisać test. A uważałaś, że to jest fair, że on dłużej pisze test, a inni nie? Tak. Okej, uważałaś, że to jest fair, bo jest część rodziców, którzy tak nie uważają i przychodzą na przykład w postawie roszczeniowej, dlaczego jakieś tam dziecko pisze dłużej, a ich nie. No to jest jakiś totalny brak empatii. No, tak. Wiesz to, ale ja też uważam, że taki brak empatii często się po prostu bierze z niewiedzy, że ludzie nie wiedzą, oczywiście, czym dyslekcja jest. Totalnie. Wszystko się, dużo rzeczy się bierze z niewiedzy. Tak, no większość rzeczy, bo możemy powiedzieć, że dlatego dostarczamy tę wiedzę. Natomiast też było to źle określane, bo się mówiło o ułatwieniach,
a nie o, i teraz mi wypadło słowo, to znaczy, że to nie jest ułatwienie dla tej osoby, tylko to jest wyrównanie szans. To jest, dysleksja w kwestii właśnie tego, żeby w ogóle opanować ortografię, wiesz, dzieci niektóre z dyslekcją do tego stopnia jakby się starały dopasować do tego systemu, że one po jednej literce na przykład przepisywały z tablicy, nie, żeby nie popełnić błędu, dlatego że oni po prostu nie umieją tego zapamiętać. To jest wyrodzone, rozumiem. Ja wybacz mój brak wiedzy tutaj. To jest szereg trudności. To nie tylko chodzi o ortografię, ale też powiedzmy czasami rozumienie nawet słowa pisanego czy mówionego. Wiesz, jestem po kilku zajęciach z tego, więc nie chcę tutaj grać jakiegoś eksperta. Natomiast też mnie to bardzo zainspirowało właśnie na moich studiach psychologicznych. W każdym razie ludzie nie mają takiego poczucia, że tak samo jak masz kogoś na wózku i dla niego powiedzmy podjazd jest ułatwieniem, ale to nie jest ułatwienie, tylko wyrównanie szans, tak samo wydłużenie czasu na przykład nie dyslekcji. Powiesz, proszę wejść schodami. Tak, tak. To też nie jest ułatwienie na zasadzie, że to jest matą i trzeba mu ułatwiać, tylko to jest po prostu wyrównanie szans, bo te osoby z różnych powodów po prostu mają trudności, które nie wynikają z ich lenistwa czy z niechęci, tak? Wczoraj mówiłaś mi o takiej ciekawej rzeczy związanej z tym, że nie każdy ma umiejętność artykułowania. Już ci mówię. To też mnie bardzo ciekawi. SLE to są trudności językowe, jakby to jest zespół, dlatego, że nie da się tak jakby, wiesz, opisać SLE jako takiej, powiedzmy, sztywnych granic, natomiast to są różne trudności językowe, które się przejawiają u dzieci i to wynika z tego, tak jakby, że niektóre osoby z różnych przyczyn wrodzonych, środowiskowych, w budowie mózgu, chorób towarzyszących i tak dalej, po prostu nie są w stanie opanować języka ojczystego w takim zakresie i w takim stopniu, w którym potrafią inni ludzie. Nie wynika znów to z ich niechęci czy z ich niewiedzy. Natomiast to prowadzi do tego, że na przykład oni mają problem z prawidłową odmianą, że mówią na przykład nie poszłem, ale na przykład teraz nie wymyślę. Wczoraj robiłam z tego pracę, ale już teraz... Na przykład zjadłem sałatką. Na przykład, tak. No, coś w ten deseń. I wtedy na przykład zły komunikat może pójść, jaką sałatką, sałatkę, ty coś tam, nie? Tak się nie powinno robić. Niemniej chodzi o to, że jeżeli taka osoba ma problem na przykład z opanowaniem czasów, z opanowaniem odmian, z trudnością jej przychodzi budowanie zdań i... Problem naszego świata jest taki, że jeżeli chcesz udowodnić wiedzę z jakiegokolwiek zakresu, to najczęściej musisz to zrobić w sposób albo mówiony, albo pisemny. Mhm. Jak masz dobrą wiedzę z przyrody, to musisz ją udowodnić na egzaminie pisemnym. Więc gdzieś tam to mówienie i pisanie, operowanie językiem jest podstawą do tego, żeby... To zmierzyć. W ogóle wyjdzie ci słowo, bo pamiętam, że mimo, że nie miałam trudności w szkole, to pamiętam, że jako dziecko pomyślałam sobie, że czy to nie byłoby wspaniałe, gdyby na teście ktoś zakładał nam taki hełm, który by sprawdzał, czy ja to wiem. Bo ja wiem, że ja to wiem, ale tak mnie stresowało to, że test, on oceni to, czy ja to wiem, mimo że ja jestem przygotowana, ale na teście, wiadomo, jest losowe, jest stres i tak dalej, że bym chciała, żeby ktoś po prostu wszedł mi do głowy i zrobił, okej, odhaczam, ona to umie, następny. Świetne. No? No. Ale wracając do tematu, tak? Są osoby, chciałaś powiedzieć, tak, które nie posiadają ani tej zdolności, ani tej lub której z nich. Tak. Wtedy pojawia się problem. Znaczy nie tyle zdolności, co bardziej umiejętności. Tak, tak, tak. No, nieważne. W każdym razie wyobraź sobie taką osobę, która na przykład jest wywoływana do tablicy czy do odpowiedzi i ktoś jej zadaje pytanie. Ona po pierwsze tego pytania może wcale nie zrozumieć, bo na przykład jak ktoś używa bardzo wielu złożonych zdań, to znaczy do takiej osoby trzeba mówić bardzo prostymi zdaniami, a jak na przykład nauczyciel mówi, no to teraz spójrz tutaj na tablicę, tutaj jest zapisane zdanie, ale zanim odpowiesz na to zdanie, to jeszcze spójrz na lewo, na coś tam i taka osoba już, wiesz, do niej jak po chińsku. Ona po prostu tego nie nadąża, nie rozumie. Więc takie osoby często na przykład wolą być cicho, nie odpowiedzieć nic, niż na przykład się ośmieszyć przed klasą, że nic nie zrozumiały. I w efekcie taka milcząca osoba, no to wiadomo, jak w klasie jest traktowana. Można na taką osobę na przykład rzucić winę za coś, że poszło nie tak, bo ona i tak się nie wypowie, tak? No bo się będzie wstydziła. Jest taka klasowa niemowa, taka płotka towarzyska. I co się okazało? W ogóle jak zrobili badania w amerykańskich więzieniach, to okazało się, że 25% więźniów ma SLE, czyli te trudności językowe, dlatego że takie właśnie niezrozumienie, niewyłapanie na odpowiednio wczesnym etapie tych trudności, niedostosowanie sposobu nauczania do tego, prowadzi do tego, że wiesz, no taka osoba czuje się niezrozumiana, zaczyna szukać powiedzmy jakiegoś towarzystwa, które nie wiem, no
Też się czuje niezrozumiany. Na przykład, tak. I oni się na przykład alienują i zaczynają swoją, wiesz, swoją niezgodę na traktowanie okazywać siłą, nie? No i to może prowadzić na przykład do patologii. Więc się okazało, że wiesz, od trudności językowych do więzienia, nie? To w ogóle mnie to, wiesz, mnie to zszokowało i stwierdziłam, że o tym trzeba mówić, nie? Bo zwłaszcza, że w Polsce, z tego co przynajmniej mówiła nasza prowadząca, pierwsze takie wystandaryzowane narzędzie do diagnozowania SLI powstało w 2015 roku. Dopiero. Super. Znaczy też chcę dodać, że to nie jest tak, że my teraz piętnujemy polski system, tak. Tylko to jest ten, który my znamy, więc o nim rozmawiamy. Mm-hmm. Nie mamy za bardzo porównania. Ja nie chodziłam do szkoły żadnej innej. Ty też chodziłaś do szkoły w Polsce. Co prawda studiowałam za granicą, ale umówmy się, jak już jesteśmy studentami, no to już większość tych rzeczy mamy wykształconych, zakładam. Tak. I to, co dostrzegłam w tym, co powiedziałaś, to to, że okej, okay, jest grupa ludzi, która czuje się z założenia skazana na porażkę i często tak jest, że te osoby po prostu spadają na margines społeczny, co jest bardzo, bardzo przykre, ale wśród tych osób, które jednak wierzą w ten system, myślą sobie, dobra, będę się cisnął, mhm. Nie mam tych predyspozycji, ale dalej będę się uczył, bo przecież no muszę iść na studia, bo jeżeli chcę cokolwiek osiągnąć w życiu, no to potrzebuję tych studiów. Potem mamy kolejne etapy, tak, czyli no fajnie byłoby się z kimś związać, super byłoby dostać pracę po studiach, wziąć ślub, mieć dzieci, mieć mieszkanie i spełnić ten model. I wydaje mi się, że tak obserwując społeczeństwo, to dopiero w naszym pokoleniu zaczyna się ludziom otwierać coś takiego, że może by inaczej, mhm. Ale nadal sądzę, że średnia byłaby taka, że większość osób uważa, że to jest ta droga. Tak. No tak. Właśnie, czy to jest jedyna droga, Magda? Nie jest jedyna droga. Nie, możecie, uwaga, możecie żyć tak, jak chcecie i możecie robić wszystko tak, jak chcecie. Oczywiście, dopóki to nie krzywdzi innych osób, nie? Ale czasami milczenie też jest na przykład krzywdzące, nie? Że my nie wyłapujemy pewnego rodzaju patologii, a w społeczeństwie polskim jest niestety dużo patologii, które są w niektórych kręgach uznawane za objaw normalności. I to jest bardzo szkodliwe i bardzo smutne. Wiesz, o czym mówię. Wchodzimy na ten temat. Wiesz co? A, jasne. No. Dopiero teraz połączyłam kropki, wiesz. To, chociaż, żeby tak jeszcze domknąć tą szkołę, bo tak sobie myślę, że my sobie tutaj, wiadomo, pogadałyśmy, wyłapałyśmy pewne takie niedoskonałości tego systemu, natomiast też czuję się w obowiązku dodania, że jakby ja na co dzień, wiesz, tak tego nie postrzegam, ja nie żałuję, że chodziłam do szkoły, pewnie. Czy coś takiego, bo ja też mam taki sposób myślenia, że ja jednak ze wszystkiego, co mnie spotyka i tak sobie wyciągam, mhm. Wiesz, plusy, nie? Więc jak ja sobie myślę o szkole, to wiesz, no dobra, no część z tych rzeczy mi się nie przydała, ale jednak mam jakieś takie wrażenie, przynajmniej jak się kiedyś dużo uczyłam, bo się dużo uczyłam, znaczy inaczej, może nie dużo, bo ja się uczyłam dość szybko, natomiast rzeczywiście... Wielu rzeczy. Tak, wielu rzeczy się uczyłam, tak sobie, wiesz, miałam takie poczucie, że gdzieś tam mi się te połączenia w mózgu budują, że ja się czułam taka, wiesz, mądra, po prostu mądra, bo się uczyłam nowych rzeczy, interesowałam się różnymi rzeczami, jeszcze jak był super nauczyciel od niektórych przedmiotów, to już w ogóle było, wiesz, jakby sama przyjemność na przykład nauki, bo na przykład pamiętam, że ja nie do końca przepadałam za historią, ale miałam takich nauczycieli w szkole, którzy jednak mnie potrafili jakimiś tam wątkami zaciekawić, nie, że ja teraz na przykład, no też są kanały typu Historia bez cenzury, mimo tego, że nie jestem jakąś tam fanką historii, to na przykład, jeżeli ktoś mi potrafi to wyłożyć w jakiś fajny, ciekawy, humorystyczny sposób, to ja bardzo chętnie, więc też wszystko od tego zależy, nie? Z drugiej strony, no ja też byłam właśnie w tej grupie no, osób dobrze uczących się, więc myślę, że też mimo wszystko nie zaznałam wielu takich rzeczy przykrych, których mogłabym zaznać, ale tak jak rozmawiałyśmy. My po prostu pod kątem naszych cech różnych, temperamentu, nastawienia i tak dalej, my się po prostu pasowałyśmy systemowi. Tak, pasowałyśmy do systemu i po prostu w nim się realizowałyśmy i ja myślę, że do momentu, w którym, nie wiem, w którym nastąpiło takie coś, że ja się obudziłam z tych wszystkich, wiesz, schematów, standardów i tak dalej. Myślę, że to rozpoczątkowała terapia. To ja dopiero teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to mi się to wydaje dziwne. Tak, nie? I to właśnie myślę, że to jest bardzo ważne. Ja też bardzo miło wspominam szkołę. Ja nie chcę tutaj zostać też źle zrozumiana, że ja byłam jakaś totalnie, czułam, że jestem w toksycznym środowisku. Nie. Jakby teraz to widzę, bo jestem mądrzejsza i starsza i tyle. Tak. Ale wtedy bardzo lubiłam chodzić do szkoły, bo też bardzo lubiłam się uczyć i bardzo lubiłam poszerzać swoją wiedzę, lubiłam wiedzieć różne rzeczy na różne tematy i dlatego ja jestem osobiście fanką szkolnictwa ogólnego, tak? Ogólnokształcenia, bo to daje nam możliwość liznąć różnych tematów i potencjalnie wybrać to, co nas interesuje. I tutaj właśnie pojawia się ten problem, że jak trafimy na fajnego nauczyciela, to rzeczywiście to nas to zaciekawi, a czasami jest tak, że musimy po prostu ryć na blachę rzeczy, które są nudne i powtarzalne i to po prostu nie jest przyjemne. Nawet rozmawiałam o tym ostatnio z moją mamą i zastanawiałyśmy się, jaki system byłby dobry dla młodzieży, bo my też mam młodszego brata i jakby obserwuję to nieco młodsze pokolenie,
nie jest, między nami zaledwie 6 lat, ale ja widzę ogromną zmianę, chociażby też przez równoległy rozwój, moim zdaniem, mediów społecznościowych jako instytucji kształcącej nas, wychowującej poniekąd, co jest bardzo dziwne. No nie powiem, że to jest złe, no bo po prostu się zmienia ten świat. I myślałam sobie, co teraz może motywować młodych ludzi, jak zachęcić ich do nauki, bo pomyślałyśmy sobie, okej, no ale bez ocen, no to jak zmotywować te dzieci, bo w obecnym systemie no nie zmotywujesz ludzi bez ocen, bo ten system jest po prostu nudny. No tak. Więc jedyną moim zdaniem drogą jest po prostu zaciekawienie, bo wszystkie te rzeczy są ciekawe, wiedza jest mega ciekawa i o ile masz w sobie tego małego odkrywcę i umiesz z tego wyciągnąć to, co dobre, tak jak wydaje mi się, że mi się udało, bo rzeczywiście bardzo uważam, że szkoła poszerzyła moje horyzonty i też na przykład wyjeżdżając na zagranicę dostrzegłam to, że naprawdę Polacy dużo wiedzą na różne tematy. Mimo, że to często w bólach powstało, tak nam się nie chciało uczyć, to stworzyło nam to piękną bazę do rozmawiania na wiele tematów i naprawdę jesteśmy takimi ludźmi renesansu. I na przykład na Zachodzie są te inne modele, na przykład właśnie w Wielkiej Brytanii, ale tam no, ludzie nie mają pojęcia, nie wiem, o geografii, o jakiejkolwiek historii innego kraju niż ten, z którego pochodzą. I ja wtedy byłam mega wdzięczna za polski system. Z drugiej strony, tak pamiętam, że w szkole my się na przykład podśmiewaliśmy, czy gdzieś tam na mediach społecznościowych, pewnie widziałaś taki film, jak Amerykanie widzą mapę Europy i próbują zaznaczyć tam pewne kraje, nie? Nie widziałam, ale też się śmiałam z Amerykanów. No, ja też się wtedy śmiałam, ale teraz tak sobie myślę, wiesz, no dobra, no ale co oni w życiu tracą z tego, że nie wiedzą, gdzie jest Polska czy Niemcy? Tak jakby w codziennym życiu. Okej, no my jakby przez nasze przeintelektualizowanie... Tak, tam się wydaje, że oni są gorsi. Dokładnie, że oni są głupi. Tak, tak. A może oni są właśnie bardziej praktyczni, bo co im zmienia w życiu to, że oni wiedzą jakby, jakie kraje są w Europie? Tak, ale to jest mega ciekawe, bo też uważam, że każdy powinien mieć prawo zdecydować. Dokładnie. Bo ja byłam ostatnio na wsi i też byłam w czasach no, niepewnych, ale mamy czasy niepewne. I miałam taką refleksję, że w obliczu jakiejś apokalipsy, to ci ludzie przetrwają, tak. A ja nie umiem zrobić nic. To prawda. Ja mogę sobie porozmawiać na różne tematy, ale nie naprawię zlewu, nie wyhoduję sobie roślin, okej, mogę się tego nauczyć, ale na ten moment, jakbym miała dzisiaj być samowystarczalna, to z tym, co posiadam i z tym, co wiem, bym umarła po tygodniu. No tak. I to było dla mnie taka lekcja pokory, że tak naprawdę często oceniamy, bo jesteśmy tymi właśnie trochę jakimi, nie chcę powiedzieć szczurami, bo to jest dziwne słowo, a chomik też się dziwnie kojarzy, ale chomik w kontekście tego, że biegamy w takim kółeczku, że my jesteśmy w tym systemie i się tak nakręcamy na to właśnie przeintelektualizowanie wszystkiego, a nie myślimy sobie, że można wyjść z tego kołowrotka i po prostu wybrać. Może to jej pasuje, ten kołowrotek, może jesteś naukowcem, tak? Ale nawet Einstein miał beznadziejne oceny. Więc to też nie jest jakiś jeden model naukowca, do którego trzeba się dostosować. Tak. Wiesz, to ja sobie nawet obserwuję gdzieś tam moich znajomych ze szkoły, czy to z klasy, czy nie tylko. Na przykład takie osoby, które, wiesz, były przekreślone przez nauczycieli, a teraz na przykład świetnie sobie radzą, nie? Wiesz, ja też byłam goniona na medycynę, nie? Już wszyscy mówili medycyna, no bo wiesz, mnie... Ja też mam ciarki, miałam podobne komentarze, słyszałam. Tak. U mnie w Hrubieszowie, wiesz, są dwa licea i jak są dwa licea w mieście, to one konkurują między sobą o uczniów, tak? O prestiż i w ogóle. Wiadomo, że... Walczyli o ciebie? No, to jest w ogóle inna historia, jak ten... może nie będę tutaj mówić. W każdym razie nie, chodzi o to, że wiesz, że dla szkoły prestiżem było to, ile osób poszło na medycynę. No ja tak, na przykład statystyki. Ja na przykład miałam takie wyniki, że ja bym się dostała na medycynę, ale ja nie chciałam, nie? I to też, wiesz, ja się nie ugięłam. To nie było też tak, że ktoś siedział nade mną, nie? Bo to by źle zabrzmiało. Niemniej byłam do tego zachęcana, a moje przekonanie, czy moje zdanie na temat tego, że ja tego nie czuję, że ja się boję krwi, że ja w ogóle nie chcę, było oj, tam przyzwyczaisz się. Oj, tam zobaczysz, z tego są pieniądze i coś tam. I tak sobie myślę, że gdybym nie miała aż tak silnie umocowanej autonomii, jaką mam, bo mam cholernie silną autonomię, i ja muszę robić po swojemu i koniec, to kto wie, czy bym nie poszła na medycynę i co bym teraz robiła. Mam bardzo podobną historię z całą miłością do mojej mamy, która wiem, że nie miała żadnych złych intencji, bo tak jak mówię, moi rodzice w ogóle, oni zawsze mówili, żebym robiła to, co chcę, jak będę szczęśliwa, to oni będą zadowoleni. Więc jakby ja totalnie nie czułam tej presji, ale kiedy już byłam w maturalnej klasie i wiedziałam, że chcę zdawać w ogóle języki tylko na maturze rozszerzonej i w ogóle chciałam mieć po prostu uczyć się języków na studia właśnie za granicę, to moja mama powiedziała do mnie coś takiego, że Karola, ty jesteś taka mądra, ty powinnaś być lekarzem. I mnie to nie ruszyło, no bo ja już byłam duża i od 13 roku życia chciałam się języków uczyć po prostu dla samego uczenia i z tym naprawdę cieszę się, że miałam takie podejście od młodego wieku, ale powiedziałam właśnie ostatnio do mojej mamy, mówię tak, mamo, zobacz, co ty mogłaś mi zrobić. I ja się cieszę, że nie uległam takiej presji, ale ja wiem, że teraz to wiem, że przez moją mamę przemawiało
to jej przekonanie o tym systemie. Bo w jej systemie wartości to było tak, że jeżeli ktoś jest zdolny i umie się nauczyć, to powinien iść na studia, które wymagają tego, bo to jest jedyna droga. To jest taka najrozsądniejsza droga. Skoro tak. masz potencjał, to zrób to. Nie ma pytania, hej, czy Cię to w ogóle interesuje, tylko możesz to zrobić, więc to zrób. I to też wielu osobom, no myślę, że takich osób jest mnóstwo, które po prostu poszły na jakieś studia właśnie dlatego, że ta droga wydawała się najbardziej prestiżowa, najbardziej dochodowa, najbardziej bezpieczna lub inni też szli na te studia. To kurczę, wiesz, to jest tyle czynników. To wszystko od wszystkiego zależy, nie? Bo to tak właśnie, powiem Ci, że na pewnym etapie, jak się już ma pewnego rodzaju wiedzę i tak jakby widzi się, że świat nie jest czarno-biały i że to wszystko od wszystkiego zależy i że to, że ktoś postąpił coś złego, wcale nie oznacza, że musi być złym człowiekiem, bo mogło się na to złożyć emocje, nie wiem, afekt, bla, 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 w ogóle wszystko, to nagle dyskusje się zaczynają trudne, bo kiedyś mogłaś sobie po prostu kogoś, wiesz, zaszufladkować, a teraz nagle się okazuje, że nie jest tak łatwo kogoś zaszufladkować, bo zaczynasz to rozpatrywać, nie? Nic nie jest dobre i złe, zło jedynkowe, bo tak jak mówiłyśmy wcześniej, to jakkolwiek mogłoby to nie zabrzmieć, nie ma czegoś takiego jak prawda. Nie ma. Bo każdy ma swoją własną. Tak samo jak nie ma czegoś takiego jak normalny. Lub dziwny. Tak. Nie ma rzeczy normalnych i dziwnych. To jakby my interpretujemy, że coś jest normalne lub dziwne, nie? Ja ostatnio się dałam wciągnąć w dyskusję na internecie. Jaką? Na temat akurat homofobii, nie? Na w ogóle osób homoseksualnych. I to jest nienormalne. Tak, 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 ale wiesz, w ogóle ja... Oczywiście to było prześmiewcze z mojej strony, ten mały taki disclaimer. Wyciągnęłam orężę pod tytułem, wiesz, ktoś mi pisze, bo normalna rodzina to coś tam, więc ja to biorę w cudzysłów, normalna rodzina i mówię, to jest Pani zdanie. Ma Pani prawo tak uważać, ale nie ma Pani prawa tego narzucać, czy wymagać od innych przestrzegania jakby tych rzeczy. I tak po prostu brałam tych ludzi w cudzysłów, przeklejałam i im to tłumaczyłam, aczkolwiek wiesz, się zaczęły, o... Kocham te nożyce, że wiesz, że jak się odezwiesz, to się że uderzysz w stół, to się nożyce odezwą, więc ja w pewnym momencie się, wiesz, wycofałam z tego, bo ja już nie mam potrzeby zbawiania świata, natomiast mam potrzeby dostarczania wiedzy, bo na przykład moje przekonania na temat osób homoseksualnych w liceum wynikały z niewiedzy. No bo jesteś dobrym przykładem osoby, która wzięła swoje własne słowa w cudzysłów. Jak to zrobiłaś? Tak, no ja byłam homofobem. Bo nie miałam dostępu do wiedzy i pamiętam bardzo takie, no z perspektywy czasu, wspomnienie dla mnie trudne. Było takie, że w liceum na lekcji religii nasza katechetka zorganizowała sąd. Zaczyna się super. Był sąd i były, wiesz, dwie strony. Był sędzia i były dwie strony jakby broniące osób homoseksualnych i przeciwko osobom homoseksualnym. Ja byłam po stronie przeciwko. Ja w ogóle wyciągałam jakieś, wiesz, argumenty na zasadzie, że homoseksualizm powstał tylko dlatego, że faceci szli na wojnę i nie było kobiet i tak się musieli zaspokajać. Wiesz, to straszne. Wiesz, skąd ja to wiedziałam? No ze środowiska, tak? Może na religii miałam takie rzeczy. I to było jakby promowane. Tak. Ludzie Ci przyklaskiwali, kiedy tak myślałaś. I wiesz, w pewnym momencie ta dyskusja musiała się zakończyć, dlatego że katechetka powiedziała, że ona nie chciałaby, wiesz, wyciągać wniosków, jakby nie chciałaby oceniać czyichś poglądów. To czemu to zrobiła? Nie pamiętam. Nie wiem. Dobra, w każdym razie nie chciała, wiesz, tak jakby, no bo osoby te, które były za osobami homoseksualnymi, no wiadomo, że to nie współgrało z poglądami katechetki, więc mogłoby się skończyć tym, że, wiesz, tamten, nie wiem, gorsze oceny by dostały. Ciężko mi jest to ocenić. Niemniej była taka sytuacja i ja, wiesz, ja pamiętam swoje słowa. I ja nawet jak przyjechałam na studia, nie, to miałam tak, że się zetknęłam gdzieś tam z kimś, kto, wiesz, jest tolerancyjny. Ja mówię, a ja tego nie akceptuję, nie toleruję. I pamiętam, że moja znajoma mi powiedziała, ale Magda, dlaczego? Tak jej było, wiesz, przykro, nie? Ja mówię, nie wiem, no dla mnie to jest dziwne. I potem gdzieś, wiesz, dopiero jak się zaczęłam, w ogóle bardzo mocno doceniam w studiach to, że po pierwsze, wiesz, studia jak studia, materiały na studiach, nauka na studiach swoją drogą, natomiast przez to, że ja się, wiesz, wyrwałam z małego miasta i przyjechałam do Warszawy i się zetknęłam po prostu z ogromem ludzi o bardzo różnych podejściach do świata, do życia, to mi się ten horyzont zupełnie rozszerzył. Zobaczyłaś te różne prawdy. Tak, zobaczyłam te różne prawdy i... Przez to, że ja, wiesz, no, byłam gdzieś tam zawsze naukowa, dla mnie przełomem był moment, w którym ja się dowiedziałam, że, że jesteś homoseksualistą albo hetero, co to preferencja, jest? Orientacja. Orientacja jest jakby, no, genetycznie w nas wpisana, w sensie my nie mamy wpływu na to, czy my jesteśmy homo, czy hetero, tak, czy bi.
czy jakby nasza płeć mózgu nie zgrywa się z płcią naszego ciała. I to mnie tak dopiero, wiesz, uderzyło, nie? Że kurczę, ci ludzie nie mają na to wpływu. Wiesz, potem zaczęłam poznawać pierwszych homoseksualistów, rozmawiać z nimi, nie? I też mnie uderzyło, pamiętam, jeden taki znajomy mi powiedział: Magda, ty myślisz, że ja bym nie chciał być hetero? Jezu, to jest... To jest, w sensie, wiesz, gdybym mógł, ja też mam ciarki, to ja bym chciał być hetero, wiesz, nie, bo ja po prostu nie jestem w stanie znieść niektórych sytuacji takich, nie? Właśnie z braku tolerancji, i, ale ja nie umiem tego zmienić. No, obydwie mamy ciary i... Myślę, że to jest też analogiczna sytuacja też na przykład do osób innych ras. Tak. Tak, tak, tak. Co też jest bardzo adekwatne. Natomiast mogę podsumować to, co powiedziałaś, tak, że ewidentnie po pierwsze wiedza Cię zbawiła. Tak. Bo nauka tutaj nie kłamie i to Ci pokazało, że rzeczywiście tak. Są inne opcje i one też są normalne, o ile można użyć tego słowa. I to, że poznałaś innych ludzi. Tak. I że dlaczego my dajemy sobie prawo do nastawiać się wobec innych osób pozytywnie, negatywnie, nie poznawszy ich. To jest myślę, taka kwestia, która powinna nas najbardziej zastanawiać. Jakie mamy prawo do powiedzenia cokolwiek na temat drugiego człowieka? Co jeżeli to jest nasz brat, którego kochamy? To mnie najbardziej przeraża też w takich sytuacjach, że my robimy krzywdy naszym najbliższym i często dzieci... w ogóle nie wiedziałam, że nasza rozmowa zejdzie na taki tor. Natomiast często właśnie dzieci słyszą w domu różnego rodzaju homofobiczne komentarze, a one czują, że są osobami o takich skłonnościach i wiedzą, okej, czyli jeżeli ja to powiem, to jestem niekochany. Tak. I tu można zrobić dziecku jeszcze większą krzywdę. I to mnie najbardziej boli. Ogromne. Że ta osoba może być obok nas i my po prostu nie pozwalamy im być sobą. Mhm. Wiesz co, ja tak sobie myślę, bo też nie chciałabym, wiesz, no u mnie to gdzieś tam rzeczywiście wynikało z religii, ze środowiska, natomiast nie chciałabym znów, wiesz... Ja dać łatki, że religia to coś tam, bo jakby znam ludzi i wierzących, i niewierzących, którzy mają zupełnie jakby różne podejście na ten temat i też księży słuchałam wielu, którzy też jakby mówią, wiesz, no jakie my mamy prawo oceniać inne osoby, tak? No nie my jesteśmy od oceniania. W każdym razie tak sobie myślę, że rozumiem osoby, które na przykład przez, nie wiem, x czasu, 50-60 lat wychowują się w jakiejś wąskiej społeczności, tak. Są przyzwyczajone do pewnych ról, że im się to może wydawać dziwne. I ja nawet, wiesz, nie oczekuję od takich osób tego, żeby one były, nie wiem, fanami osób homoseksualnych, tak? Ja nie wymagam nawet tego, żeby one, nie wiem, uznały to, że... Żeby poszły na paradę, to nie o to chodzi. Tak, tylko chodzi o to, żeby one po prostu powiedziały, okej, to jest dla mnie nieznane, powiedzmy dziwne, ja tak nie mam ludzi wokół mnie, ale rozumiem, że są inni ludzie i niech sobie będą. Mhm. I tyle. To jest nawet, teraz wiesz, to przyszło mi do głowy, tatuaże. Tak. Nie podobają mi się tatuaże, nie mówię o sobie, ale nie podobają mi się tatuaże, uważam, że to jest to jakby oszpecanie ciała, ale czy to znaczy, że jak zobaczę kogoś z tatuażem, to ja splunę na tę osobę, ja uznam, że ja się z nim nie będę kolegować? Nie, no to jest Twoje zdanie, masz do niego prawo i Ty je realizujesz względem siebie, natomiast no ani ja, ani Ty, ani nikt inny nie ma prawa ocenić, powiedzieć komuś, nie, że słuchaj, no... Po co Ci te tatuaże? Ale się oszpeciłaś, nie? Ale też myślę, że to jest fajne, żeby powiedzieć, że też my, osoby, które powiedzmy uważają się za osoby tolerancyjne, nie powinniśmy oceniać właśnie tych osób nietolerancyjnych. Tak, tak. Żeby właśnie tutaj, ja nie lubię jak w imię czegoś dobrego odwracamy się przeciwko to tym prawda. Drugim osobom. Czyli tak nagle jestem, promuję akceptację osób homoseksualnych, więc piętnuję homofobię. Do tych osób, które mają może są homofobami, też trzeba mieć empatię, bo właśnie te osoby są efektem swoich okoliczności. Dokładnie. I dlatego też, jak ja się wdawałam w tę dyskusję, wiesz, ja nie pisałam komuś, ty homofobie, albo ty jesteś taka, czy wiesz, wręcz napisałam w pewnym momencie na przykład, że no dobrze, bo napisałam takiej osobie, że nie ma pani prawa narzucać swoich poglądów. Ona mi pisze nawzajem. Ja mówię, oczywiście. Ja nie chcę pani narzucać, tylko że różnica jest taka, że ja pani nie oceniam, nie szufladkuję, a pani te inne osoby tak. W sensie jakby to co mówiłam, nie, ja nie mam problemu z tym, że ktoś musi być tego fanem, czy w ogóle, nie wiem, czy ja uznaję taką osobę jako gorszą, nie. Mnie to smuci wewnętrznie, że są osoby, które dyskryminują inne osoby za coś, na co te osoby nie miały wpływu, aczkolwiek jestem w stanie, jakby wgryzając się na przykład w ich historię, zrozumieć, dlaczego tak się stało, dlatego że ja też tak miałam. I też wydaje mi się, że wiesz, ja nie... Znaczy, to może i były złe intencje wtedy, nie? Natomiast też ja nie znałam nikogo takiego, kto jest na przykład homoseksualistą.
I nie znałam, to było dla mnie inne, wiesz, niespotykane, nie? I tyle, no i nie miałam wiedzy, nie miałam doświadczeń. Nie rozmawiałam nigdy z taką osobą, więc co mogłam myśleć, no. Problem jest taki, że jak my nie mamy wiedzy, to substytutem dla wiedzy jest opinia. My się karmimy opiniami w momencie, kiedy nie mamy wiedzy. Więc jeżeli się nie dostarcza tej wiedzy, w taki właśnie sposób niewaleczny, bo też na przykład mnie z drugiej strony denerwuje, wiesz, ty jesteś weganką, ja jestem wegetarianką. Mhm. A są weganie, którzy gardzą na przykład wszystkimi, którzy jedzą mięso. To jest straszne. To jest straszne, to jest taki wegański terroryzm, nie? Że no. I to jest smutne, dlatego że w ten sposób my nie przekonamy innych ludzi, tak? Bo my, jeżeli my robimy właśnie dokładnie to samo, czyli tych ludzi szufladkujemy, oceniamy, no to jakby oni nam się odpłacą tym samym, nie? Dlatego moją bronią jest wiedza. Tak, ja się absolutnie z tym zgadzam. Uważam, że wiedza jest odpowiedzią na wszystko, prawie, naprawdę. Tak. Bo to po prostu właśnie poszerza nam nasze horyzonty, pokazuje, że można inaczej. I tak jak mówię, nie znaczy, że jeżeli ja poznam może co stoi jako, może jaki jest motyw osoby o skrajnie prawicowych poglądach, to nie znaczy, że ja teraz będę skrajnie prawicowa. Tak. Tylko ja wtedy pozwolę tej osobie mieć te poglądy, dając sobie przyzwolenie na posiadanie moich własnych, ale nie będę je piętnować, bo za tymi poglądami idą jakiegoś rodzaju wartości. Tak. Problem jest taki, kiedy poprzez te wartości tak jakby te osoby krzywdzą inne osoby, tak. Nie? No bo jakby tutaj myślę, że też trzeba to głośno powiedzieć, że wiesz, nie jest okej też przymykanie oka w momencie, kiedy ktoś w imię swojej wiary, ideologii, przekonań, na przykład wiesz, tutaj nie chodzi tylko o przemoc fizyczną, ale przemoc psychiczną, tak? Po prostu zaszczuwa te osoby. Praw tak, albo osób. Ogranicza ich prawa, więc to też jakby trzeba dać sobie jasno do zrozumienia, że no nie możemy akceptować takich postaw. Ale ja myślę, że na przykład polityka to jest bardzo grząski temat, grząski grunt i śliski temat, to chciałam powiedzieć, ale jest to dla mnie takie dobre porównanie, że ja uważam, że właśnie w parlamencie jest miejsce na wszystkie, dla wszystkich partii, dla wszystkich ugrupowań, bo ludzie mają właśnie prawo do różnych poglądów, mają prawo dyskutować i wybierać takie rozwiązania dla swoich grup społecznych, w których ci ludzie są powiedzmy w uśrednieniu, w miarę zadowoleni. Ja nie chciałabym żyć w kraju, gdzie jest właśnie jedna partia, która po prostu ma działać tak, że najwięcej ludzi musi wesprzeć jakąś ideę, bo dla mnie jest okej to, że będą osoby właśnie bardziej prawicowe, bardziej lewicowe, bardziej właśnie związane ze środowiskiem rolniczym. I to po prostu jest wtedy świat, w którym dajemy przyzwolenie innym na to, aby dążyli do swojego interesu, tak, starali się zaspokoić swoje potrzeby, ale jednocześnie akceptowali to, że ktoś może myśleć inaczej. Dokładnie. No ale po prostu musimy zacząć patrzeć na siebie jak na ludzi. Wiesz co, miałam takie fajne doświadczenie, bo na przykład moja koleżanka z grupy na studiach, ja w ogóle uwielbiam rozmowy z moimi ludźmi na studiach, bo to są, wiesz, takie rozmowy, my wchodzimy gdzieś tam bardzo głęboko, natomiast my mamy totalnie inne poglądy polityczne w kwestii na przykład spraw, nie wiem, socjalnych, czy tego, że na przykład moja znajoma jest przekonania, że ona by chciała, żeby każdy po prostu dorosły człowiek dostawał pensję podstawową, po to, żebyśmy tak nie gonili, po to, żeby nie było aż takiego rozwoju, bo tu wszyscy rozwój gospodarczy... Magda, przedsiębiorca, tak, mówi tak, nie. Znaczy nie, to nie są moje poglądy, nie? Natomiast ona mówi, że wiesz, że nas ten rozwój gospodarczy wpędza do grobu, bo zaśmiecamy planetę i tak dalej, i tak dalej. I ja wiesz, jak zawsze jakby nie były mi bliskie tego rodzaju poglądy, nie? To tak sobie patrzę, kurczę. Nie zmieniłam swojego zdania, bo gdzieś tam się kieruję innymi trochę wartościami, natomiast fajnie było zobaczyć, dlaczego ludzie właśnie tak myślą, nie? I jakby to wiesz, też mnie to otworzyło, nie? Bo nagle sobie spojrzałam z drugiej strony, że no dobra, no ja ciężko pracuję na to, co mam, tak? No ale z drugiej strony sobie myślę, wiesz, ja mam o tyle taki zawód, że ja nie produkuję różnych rzeczy, nie zaśmiecam powiedzmy planety, natomiast tak sobie myślę, że rzeczywiście, kurczę, jak ludzie dążą do tego, żeby zaspokoić swoje jakieś tam potrzeby i produkują coraz więcej różnych rzeczy, które wcale nie są potrzebne, to może ten rozwój gospodarczy wcale nie jest taki dobry, nie? No bo jakby planetę mamy jedną, nie? I tak mi to też pootwierało różne klapki. Ja tutaj się nie chcę jakby znów jakieś polityczne, no, czy mówić o swoich poglądach, bo to nie ma żadnego znaczenia, ale tak właśnie było to bardzo ciekawe doświadczenie, że my koniec końców, wiesz, skończyłyśmy każda raczej przy swoim, aczkolwiek obydwie byłyśmy bogatsze o nową perspektywę, której ja na przykład wcześniej nie dostrzegałam i wzięłam ją jakby, wiesz, do siebie, dokleiłam ją do swojego systemu postrzegania świata jako taką, że kurczę, ma sens. Tak, i wtedy te osoby mają prawo dążyć do takiej rzeczywistości tak. I tworzyć takie społeczności, w których oni będą czuli się komfortowo, tak, bo kto powiedział, że musi być jeden, no właśnie, Boże, jaka piękna klamra. Kto powiedział, że musi być jeden model, tak? Że każdy musi być częścią kapitalistycznej gospodarki. Można wybrać sobie trochę inny model życia,
czy inny rodzaj zatrudnienia, który nam odpowiada, tak. Dlatego że tych wariantów jest mnóstwo. Wbrew temu, że nam się często wydaje, że jest tylko jedna ścieżka, ale też trochę wracając do tego właśnie tematu, modelu, tych etapów życia i tak dalej, to my musimy, i wracając do tego, co mówiłaś, w tym obrazie, co, siedzi, co jest obok nas, ten obraz nas samych, jeżeli nam jest okej z tym, że wybieramy inną ścieżkę, to jest wtedy, kiedy nie interesuje nas, że społeczeństwo nas prawdopodobnie oceni. I chyba to jest moim zdaniem najtrudniejsze, bo zadałam Ci wcześniej pytanie właśnie, jak się od tego odłączyć. A ja myślę, że to jest tak naprawdę nawet już nie kwestia poszerzania wiedzy, tylko kwestia jakby priorytetyzowania tego, że to, czego ja chcę, jest tak naprawdę najważniejsze. Ten egoizm jest tutaj super. I tak. Na przykład moja sytuacja, czyli ja lubię się przemieszczać. Ja się lubię przeprowadzać. I często dostaję pytania rzędu, kiedy osiądziesz w jakimś miejscu? Gdzie jest Twoje miejsce na świecie? Ja przez lata ostatnie, przynajmniej miesiące lata, miałam takie poczucie, że czas znaleźć to miejsce. I parę miesięcy temu stwierdziłam, hej, czemu? Kto powiedział, że dorosła osoba musi wynająć czy kupić mieszkanie w jakimś mieście, w którym postanawia na całe życie pozostać? Ja się dałam w to wkręcić. Ja sobie dałam wmówić, że ja jestem jakaś dziwna i że czas się uspokoić, bo nie można się tak miotać. I wtedy pomyślałam, hej, ludzie mogą tak dalej myśleć. A ja wtedy się uśmiecham i mówię, że ja tutaj będę tyle, jak będę chciała, a może za miesiąc sobie wyjadę, a może zostanę tu na 10 lat. I jest mi wszystko jedno, co ktokolwiek na ten temat ma do powiedzenia. I to nie jest też, wiesz, takie na zasadzie mam to w nosie, tylko szanuję, że ktoś ma inny model i jemu jest dobrze w tym modelu, powiedzmy, bardziej schematycznym, ale ja uważam inaczej i dzięki temu stawiam właśnie te granice, że ta osoba nie jest w stanie wejść mi do głowy i wzbudzić we mnie poczucia winy. Ale to też jest efektem lat pracy, miesięcy pracy, zgłębiania wiedzy właśnie w zakresie psychologii. Akurat mnie też to bardzo interesuje, tak? I lubię o tym czytać. Ale jestem ciekawa, co Ty byś właśnie doradziła ludziom, którzy czują, że nie pasują do systemu, ale jeszcze nie czują się na siłach, żeby z niego wyjść, żeby żyć po swojemu. Wiesz co, ja myślę, że najważniejsze to jest to, żeby przełknąć tą taką gorycz bardzo gorzką i zaakceptować to, że jeżeli my się od tego odłączymy, to będą ludzie, którzy będą nas za to krytykować, oceniać, którzy będą nas ściągać w swoją stronę, natomiast i to będzie bolało. To zawsze na początku boli. Aczkolwiek musimy sobie uświadomić, że to my mamy prawo wybrać, którą krytykę bierzemy do siebie. Bo jakbyśmy się postawili w środku dookoła nas 100 osób z różnymi poglądami i byśmy zaczęli mówić swoje poglądy, to każdy, absolutnie każdy mógłby zostać skrytykowany. Każdy. Jednocześnie każdy miałby rację. Tak, tylko to my mamy prawo wybrać, czyjej krytyki słuchamy, czyją bierzemy do siebie, a przy której się uśmiechamy i mówimy dzięki za radę, ja zrobię po swojemu, nie? Ja na przykład miałam taką sytuację a propos tego posta, który dzisiaj dodałam na temat tego wtłaczania się w jakieś tam ramy kobiecości i tak dalej. Ja tam na przykład napisałam, nie wiem, jestem człowiek, ja nie używam kremów. Może to się komuś nie mieści, tylko nie mam kremu, nie używam, nie czułam, żeby mi to nigdy było potrzebne i ktoś mi zarzucił ignorancję. I ja mówię, hej, jest mi przykro, że uważasz, że ja to zrobiłam ze złych intencji. Ja tego nie zrobiłam ze złych intencji, wiesz, ja nie mam problemów skórnych, tak, nie mam w ogóle jakichś żadnych problemów, dziękuję. I nie przyszło mi do głowy, że ja na przykład mogę musieć używać, że to mi da jakieś wartości, bo nie znalazł się nigdy ekspert, który by mi nie przekazał wiedzy, nie dałby mi wiedzy, nie przewartościował mi tego i nie pokazał, że to może być mi w życiu przydatne, tylko raczej się spotykałam z postawą oceniającą wobec tego, no bo to wynika z tego, o czym napisałam, czyli o tych takich przyjętych standardach, nie? Ale może powiedz, o czym jest ten post? Myślę, że to jest bardzo... Wiesz co, możemy go zalinkować może, co? W kwestii tego, ja tam napisałam o tym, że możemy się, jak się chcemy malować, to się możemy malować, jak się nie chcemy malować, to się nie malujmy, że nikt nie ma prawa tego oceniać, tak w dużym skrócie, nie? Czy tam możemy wykazywać zachowania bardziej stereotypowo żeńskie, czy też męskie, czyli wcale kobieta nie musi się stroić, a wcale facet nie musi mieć w nosie, wiesz, stylu i tak ale dalej. Ale ja myślę, że to, co super działa na słuchaczy, przynajmniej ja tak mam, jak słucham podcastu, to jest jednak właśnie przykład z autopsji i to ja to szybko podsumuję, dobra, że generalnie Magda żyła w przekonaniu, żeby być kobietą, to trzeba, że trzeba się stroić, malować, lubić biżuterię, dbać o siebie, interesować się właśnie, w cudzysłowie, kobiecymi rzeczami, a nie tak jak mówiłaś, strzelankami. Ja przeczytałam ten Twój post i
oczywiście odniosłam to do siebie i pomyślałam, a ja myślałam, że muszę odłożyć na bok moje tendencje do tego, żeby się właśnie wystroić, o siebie zadbać, zrobić sobie maseczkę, przeglądać magazyny modowe, co lubiłam jako dziecko, zanim mnie ten system zupełnie wciągnął, bo ja identyfikowałam się z taką wizją siebie jako intelektualistki, kobiety nauki, kobiety, która jest brana na poważnie w prawdziwym świecie, gdzie są też mężczyźni i ludzie, dla których prawdopodobnie to jest błahe, to jest powierzchowne, to jest właśnie takie babskie, w złym tego słowa znaczeniu, bo niestety, ale słowo babskie, kobiece jest często negatywnie używane w wielu kwestiach, szczególnie właśnie, może się niby od tego odchodzi, ale umówmy się, generalnie w środowisku ludzi sukcesu, to raczej, że coś robisz jak baba, no nie brzmi pozytywnie. Prowadzisz jak baba na przykład. I ja dopiero teraz przysięgam, miesiąc temu, pomyślałam, dopiero doszłam do tego, że ja mam ochotę malować sobie paznokcie, ja mam ochotę robić sobie maseczki, mam ochotę być kobiecą, zadbaną wersją siebie i ja mogę nadal uważać siebie za osobę, która wrzuca treści naukowe i jest szanowana w środowisku, powiedzmy, inteligenckim. Mówię oczywiście totalnie górnolotnie, skróty, ale myślę sobie, dobra, jeżeli ja potrzebowałam tylu miesięcy, tylu lat, żeby do tego dojść, a uczę się non-stop, to jaki to jest duży problem społeczny? Mhm, to prawda, tu się zgodzę. No tak, już wiem, o co Ci chodziło z tym postem. Nie wiem, od czego zaczęłam, natomiast zaczęłam od tego, że właśnie mi zarzucono ignorancję, a wiesz, a to jest znowu brak wiedzy, bo teraz sobie myślę, no dobra, no to czy ja mam teraz zarzucić ignorancję każdej osobie, która wie, że się powinno jeść zdrowo. Każdy wie, że się powinno jeść zdrowo, że słodycze są niezdrowe i tak dalej. I teraz ktoś tego nie robi. To czy ja mam go brać za ignoranta? A jeżeli tak, to gdzie ja bym zawodowo doszła, gdybym ja takich ludzi brała za ignorantów? Nie? I strasznie mnie to zasmuciło, bo ja bardzo nie lubię, prywatnie jak ktoś mi zarzuca złe intencje, bo ja nie mam złych intencji. Ja tej osobie zresztą odpisałam, nie? Słuchaj, jak masz taką wiedzę, to się podziel, skorzystajmy z tego wszyscy, nie? Nie, bo coś tam, bo twoja ignorancja pod napisaniem tego powinnaś się dowiedzieć i znowu wiesz, powinności, w końcu ta osoba poleciła coś i wiesz, jak już mam was wyręczać, to wrzucę tu coś tam, nie? I tak sobie myślę, kurczę, jakie to musi być uwłaczające, że ten ktoś mi, wiesz, poda wiedzę, nie? I tak sobie, wiesz, jestem już na takim etapie, że ja sobie to tak opowiadam i tak miałam właśnie dzisiaj taką myśl, że kurczę, jak dobrze jest być obok tego. Mhm. Bo ja bym kiedyś była w tym. Ja bym się zaczęła bronić, bo ja bym to odebrała jako atak na moją osobę. Natomiast ja, czytając teraz takie coś, ja jestem obok tego, nie? Ja się do tego oczywiście odnoszę, bo jest mi przykro, że ktoś mi zarzuca złych intencji, które nie miałam, natomiast to totalnie tak jakby, wiesz, nie wchodzi w ten mój obraz siebie, nie? Jestem obok tego. Jest niesamowicie, naprawdę uwalniające uczucie. Myślę chyba jeszcze bardziej niż napisanie tego postu. Że ten komentarz był mi potrzebny po to, żeby sobie uświadomić, że w końcu jestem obok tego. Niemniej, i co więcej, dostałam w ogóle jeszcze inspirację do napisania tekstu na temat właśnie tego, że nie warto oczekiwać od ludzi złych intencji. Oczywiście można się przejechać, jak oczekujemy, znaczy, że jak wychodzimy z założenia, że ludzie mają dobre intencje. Są ludzie, którzy mają coś źli. Natomiast ile możemy na tym stracić? Mam taki przykład, który zresztą napiszę w tym poście. Jedzie przed tobą samochód. W mieście 40 kuźwa na godzinę. I wiesz, nie wiedziesz, kto to, co to za debil jedzie, tak, nie? Nagle go mijasz, a widzisz, że tam jest, wiesz, jedzie starsza pani, która jedzie na przykład na grup męża. Co miesiąc w tym samym momencie. Boże, ja miałam takie zawsze przemyślenie, jak na przykład ktoś się denerwował, właśnie prowadząc samochód, to ja sobie wyobrażałam i mówiłam tej osobie, że ja zawsze myślę o tym, że to jest mój tata, który jedzie mi coś zawieźć do szkoły, albo jedzie na mój występ do przedszkola. Mm-hmm. I on jedzie za szybko, wepchnął się i przyjechał na późnym żółtym i wszyscy myślą, co za debil, czemu on spowoduje wypadek? Ale ja wtedy myślę sobie, może to jest właśnie ten mój tata, który do mnie jedzie. Mm-hmm. Jakby spójrz na tego człowieka, jak na człowieka i też to pomaga mi, uczy mnie takiej empatii, natomiast ja bym się pokusiła o stwierdzenie, że osoby, które zarzucają innym złe intencje, często mogą mieć złe intencje. Mogą, i to jest taka nieczysta relacja, bo tak jak mówisz, takie idealistyczne podejście, że na pewno wszyscy są dobrzy i wszystkim to się pomyliło i tak dalej, też może być uznane za naiwne. Ja mam takie skłonności, niestety. Znaczy ja też, ale ja właśnie kiedyś dałam sobie mówić, że to jest naiwne, a teraz sobie, wiesz, przez to, że ja osiągnęłam znowu w swoim systemie wartości, osiągnęłam dużo w życiu tych rzeczy, co chciałam. I tak sobie myślę, wiesz, znów, może porównywanie się nie jest dobre, ale tak sobie, wiesz, zupełnie nie biorąc do tego do siebie, myślę, kurczę, no dobra, ja mam taki system wartości,
i doszłam tu w zgodzie ze swoimi wartościami, jak ktoś ma inny system wartości i od lat na przykład nie może wyjść z jakiegoś problemu, nie? I tak sobie myślę, no dobra, to ja wolę być tą naiwną, która wychodzi z założenia, że świat jest dobry, bo ja dzięki temu jestem tu, gdzie chcę. I to jest jakby, wiesz, spójne, nie? Nie oceniam tej osoby, bo ona jakby z różnych powodów może mieć takie, a nie inne podejście. Niemniej ja widzę, że okej, jeżeli mój system myślenia wspiera mnie w osiąganiu tego, co jest zgodne z moimi wartościami... I ty się czujesz z tym dobrze. To nie jest, wiesz, czemu to ma być naiwne, nie? A może to tamci ludzie są naiwni? Ja myślę, Magda, że w ogóle twoja historia dojścia do tego, gdzie jesteś w kontekście budowania takiego poczucia własnej wartości i tej wewnętrznej pewności, to jest temat na osobny podcast, więc może on się wydarzy. Niech słuchacze dadzą nam znać, czy chcieliby bardziej poznać twoją historię i też historię twojego zdrowia psychicznego, bo myślę, że to jest temat bardzo ważny i na pewno bardzo inspirujący. Myślę, że gadamy już tak długo, że warto tutaj postawić kropkę. Powiedz na koniec, no właśnie, nad czym teraz pracujesz, w czym działasz, gdzie widzowie mogą Cię znaleźć? Teraz działam nad takim fajnym projektem, który się nazywa Psychodietetyka w praktyce. To jest moje szkolenie, które ja już prowadziłam w formie stacjonarnej. Wzięło w nim udział prawie 1000 osób w całej Polsce. Je przeprowadziłam, kurczę, zawsze sobie mówię, że sprawdzę, w ilu miastach byłam, ile razy prowadziłam, zawsze zapominam. W przedziale od 22 do 25 szkoleń przeprowadziłam w całej Polsce. W każdym razie nie miałam negatywnego komentarza. Miałam być na tym szkoleniu tak. I finalnie nie byłam na żadnym. Nie miałam negatywnego komentarza, chyba że ktoś się wstydził i ja, wiesz, się cieszę, że jest 100% zadowolonych opinii, natomiast to nie ma znaczenia. To jest szkolenie, które ja przygotowałam z myślą i o osobach, które się borykają z problemami z jedzeniem, wiesz, z zaburzonymi relacjami z jedzeniem, pod wpływem stresu, z perfekcjonizmem, z takim poczuciem, że wiesz, że one muszą być na diecie, że one muszą coś zrobić z dzieleniem produktów na zakazane i dozwolone, ale też dla specjalistów, którzy pracują w taki sposób, znaczy z takimi osobami, dlatego że ja to szkolenie prowadzę tak, że z jednej strony osobom, które się borykają z tym problemem, ja im wskazuję mechanizmy, pokazuję im, w jaki sposób to się mogło u nich wytworzyć i co z tym można zrobić, a z kolei specjaliści uczą się zrozumienia tych osób i tych mechanizmów, z których wynikają te problemy, więc jest to moje szkolenie, mogę powiedzieć, flagowe, ze względu na sytuację wiadomo jaką, zdecydowałam się je wydać w formie online, więc o 19 czerwca 2020 roku rozpoczyna się przedsprzedaż i ta przedsprzedaż jest tylko i wyłącznie dla osób zapisanych na listę. No to super, bo o ile się nie mylę, nasz podcast idzie 15, więc to jest ten tak, moment. Tak, to jeżeli możemy zostawić gdzieś tam w opisie pewnie link, to jeżeli ktoś ma ochotę otrzymać informacje o rozpoczęciu szkolenia, no i też o najniższej cenie, bo to chodzi w przedsprzedaży, że ta cena jest niższa, to może się zapisać na tą listę. Oczywiście lista nie zobowiązuje absolutnie do zakupu, natomiast oficjalna sprzedaż rozpocznie się 22 czerwca, już będzie cena ciut wyższa, no bo nie przedsprzedażowa, no i to szkolenie będzie dostępne cały czas w ofercie. Ja gorąco zachęcam, jestem fanką tego szkolenia, dlatego że jak skończyłam psychodietetykę na SWPS-ie, to miałam takie poczucie, że kurczę, jak ja bym to wszystko chciała wiedzieć, w sensie, wiesz, ja studiowałam 3 lata dietetykę, skończyłam licencję i potem poszłam na psychodietetykę i sobie pomyślałam, zrobiłam takie szkolenie z myślą o takiej Magdzie, znaczy o takich innych Magdach, które właśnie skończyły dietetykę i które mają wiedzę żywieniową, natomiast nie mają wiedzy z zakresu procesu zmiany, z zakresu psychologii odchudzania, z zakresu tego, w jaki sposób nasze myśli i emocje wpływają na nasze zachowanie żywieniowe i tak dalej. Ja to szkolenie właśnie stworzyłam dla takich Magd, które tego nie wiedzą, a chciałyby nie iść na studia trwające rok, tylko chciałyby to przyswoić w 7 czy tam 8 godzin. Więc to szkolenie właśnie jest dla takich osób, które się interesują i zdrowym odżywianiem, zdrowym stylem życia i psychologią i chcą jakby zdobyć taką konkretną, dużą pigułę wiedzy z tego zakresu, którą w zasadzie mogą na drugi dzień już wdrożyć w praktykę. Miałam dużo takich głosów, że na drugi dzień ktoś przyjmował pacjenta w gabinecie, już miał do niego zupełnie inne podejście, bo więcej wiedział. Pewnie, bo myślę, że dietetyka to nie tylko matma i odchudzanie to nie tylko matma, ale to jest... To jest większy problem, nie chcę rzucać o problem, ale to jest większa zagadka, tak. O, może tak bym powiedziała, natomiast właśnie... Bardziej złożony mechanizm, tak. Nie? Bo tutaj wchodzi w grę, nie chodzi o to, wiesz, wiedzę żywieniową każdy z nas jakąś ma, każdy wie, że woda jest lepsza od coli, a owoce są lepsze od słodyczy, natomiast tutaj nie chodzi o wiedzę, tylko o to, żeby zdobyć umiejętność wdrażania w tego w życie, a umiejętność prowadzenia zmian to jest cholernie skomplikowana umiejętność, na którą się składają nasze przekonania, zasoby, środowisko, to w jakiej pracy my jesteśmy, to jakie mamy, wiesz, podejście do życia, jaki mamy temperament, to wszystko się na to składa. Jakby to szkolenie to tak, wiesz, zbiera do kupy. Ale też w takim razie odsyłam wszystkich do naszych wcześniejszych odcinków, bo ty tam tyle wiedzy zostawiłaś, także... Szczególnie ten nasz pierwszy o zmianie nawyków żywieniowych. Tak. Myślę, że on jest wiecznie aktualny, zresztą ostatnio go nawet odświeżałam w takiej serii mojej jubileuszowej. Oprócz tego powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć i w jaki
sposób skorzystać też z Twojej wiedzy, z Twoich usług? Można mnie znaleźć na Facebooku jako Magdalena Hejkiewicz Wiem Co Jem, na Instagramie magda.wiemcojem i na moim blogu www.wiemcojem.pl i przynależącej do niego Akademii Wiem Co Jem, gdzie prowadzę również inne swoje kursy online. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. A czym można do Ciebie dołączyć prywatnie? A i podcast prowadzę. Podcast tyle rzeczy prowadzisz, że już sama zapomniałaś. Tak, bo ten podcast zawsze mi jakoś na koniec. Wiesz co, powiem tak, można się do mnie zgłosić prywatnie, natomiast ja w tym momencie niestety nie mam przestrzeni na przyjęcie nowych osób, więc nie chciałabym... Ale zawsze jakaś lista oczekująca. Jest, jest. Można do mnie napisać na maila, to powiem, jak się do niej zapisać. Niemniej nie mogę obiecać, kiedy te miejsca się zwolnią, dlatego że ja akurat pod tym kątem wciąż pozostałam perfekcjonistką, jeżeli ja wiem, że nie mam tyle przestrzeni, ile bym chciała, bo dla mnie współpraca indywidualna to jest, wiesz, przeniesienie osoby z poziomu niewiedzy i braku zrozumienia siebie do poziomu wiedzy i zrozumienia. Szczęścia. Tak, i szczęścia. Więc to po prostu wymaga bardzo dużo pracy i energii. Jeżeli ja widzę, że mój kalendarz jest, wiesz, ja teraz zaczynam pisać książkę, wydaję ten kurs psychodietetyki i tak dalej, więc ja po prostu nie chcę czegoś robić po łebkach. Dlatego ja otwieram współpracę naprawdę w momencie wtedy, kiedy wiem, że będę takiej osobie po prostu w stanie pomóc. Dobrze, Magda, no dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i za ten ogrom wiedzy, który po raz kolejny przekazałaś. Trzymam kciuki za wszystkie Twoje projekty i bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i jeżeli będzie kiedyś okazja, to możemy jeszcze o tym zdrowiu psychicznym No pewnie, pogadać. Do usłyszenia. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że był on dla Was ciekawy. Wierzę, że tak było. I zapraszam Was gorąco do dyskutowania, do komentowania na YouTubie pod podcastem, ale też na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, bo każdy odcinek ma swój post i tam w komentarzach ja zawsze lubię czytać Wasze opinie i wrażenia. A skoro mówimy o opiniach, to będzie mi bardzo miło, jeżeli ocenicie podcast. Jeśli słuchacie go na iPhone'ach w aplikacji Podcasty, to tam możecie dać mu odpowiednią liczbę gwiazdek i zostawić kilka słów recenzji. Na Spotify możecie zaobserwować podcast, a na YouTubie oczywiście dać łapkę w górę czy subskrypcję. To jest naturalnie dobrowolne, ale dzięki temu podcast jest częściej promowany, polecany i ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś mi służy, to chętnie dzielę się tym z innymi. Także oczywiście udostępniajcie. Na Instagramie staram się ripostować na Karolina Sobańska Podcast Wasze story, ale też zapraszam Was do mojego profilu, na mój profil Karolina Sobańska. Jest to mój oficjalny profil na Instagramie. W opisie macie wszelkiego rodzaju odnośniki i linki. Zapraszam Was do Magdy i do usłyszenia za tydzień. Cześć!